Becoming a champion requires focus and concentration. I work hard to stay disciplined, and I can't afford any distractions. When I need something, I want it fast, efficient, at my fingertips. So I seek out those who meet my difficult demands so I can continue to focus on my goals. I'm Monika Aksamit, 2016 Summer Olympics bronze medalist and a proud member of the Polish and Slavic Federal Credit Union. Witam, z tej strony Adam Kownacki. Pozdrawiam słuchaczy Radio Rampa. Witam bardzo serdecznie w studiu Radio Rampa. Adam Kownacki i dopiero tak niedawno byliśmy przed walką z Charles Martin, a teraz już jesteśmy po walce. Adam, gratuluję. Dziękuję ślicznie. I drodzy Państwo, jesteśmy 3 dni po walce, 4, 4 dzień, więc ja najpierw od Ciebie chcę posłuchać, jak Ty dzisiaj się czujesz, jakie były te pierwsze dni po, te pierwsze godziny po i albo nawet, dobra, pierwsze minuty po, jak zeszliście z ringu. No pierwsze co, to właśnie żona dzwoniła do mamy i dała mi telefon, że gratulacje synu, super walka. I to był taki właśnie super moment, a później no wiadomo, lekarze też, wszystko jest w porządku, co jest i pojechałem później na after party, letkę i tyle, tak? I tyle, ale te dni są pracowite dla Ciebie, bo teraz cały czas widzimy Cię w mediach choćby. Dokładnie, no trochę się zmieniło i no tu jest taki rozchwytywany, ale przyjemne, lubię to robić, fajnie, że kibice i ludzie chcą wiedzieć, co mnie słuchać. Bardzo chcą wiedzieć, a jeszcze wracając do Twojej mamy, bo też mnie to ciekawi, czy ona ogląda walkę, czy nie może patrzeć i tylko czeka na ten telefon na końcu, wszystko dobrze i wygrał, przegrał. To była pierwsza walka, co oglądała na żywo w telewizji. Mhm. Na walce jeszcze nigdy nie była, ale oglądała w telewizji na żywo, więc chyba się cieszyła. Są to emocje i, no, i oczywiście Twoja żona, która ma taki fajny zwyczaj, że ma zawsze czerwone buty na walce i to zawsze działa, jak widzimy. Tak, na razie. No. To też było ostatnim razem zastosowane? No już odkąd jesteśmy razem, więc no, trzymasz pliki ma i, no, i działa, więc nie będziemy tego zmieniać. To, jeżeli chodzi o te kulisy, ale przede wszystkim gratuluję Ci niesamowitej walki, bo każdy z Państwa, kto oglądał tą walkę, czy na żywo, czy choćby przed telewizorami, to wie, że to trwało dla nas jakby parę minut, bo była tak bardzo walka pod dużym, dużym napięciem i Ty powiedziałeś, średnia ciosów na walkę w wadze ciężkiej to jest około 40 ciosów, u Was było tych ciosów ponad 70, tak. Na jedną rundę oczywiście. Tak. I co mówili właśnie pod tym względem komentatorzy? No, jak ty to skomentowałeś z trenerem? No, taki jest mój styl ogólnie, tak? Zawsze co walka te ciosu staram się zdawać, żeby to presję przeciwników pokonać, tak? Żeby ich jakby zadusić, tak? Ale Charles Martin naprawdę był twardy i powiedział, chciał dać znak, że jednak jest też dobrym zawodnikiem w wagi ciężkiej. Jakby nie było, był mistrz świata, tak? Dzień przed powiedziałem mu, że nie ma serca do walki i to strasznie chyba wziął do serca, bo pierwsze, co powiedział mi po walce było i co nadal myśli, że nie mam serca. Więc myślę, że to był taki minus, bo go bardziej zmotywowałem do ciężkiej pracy. Trochę dałeś mu tak na ego, prawda? Nastąpiłeś mu na ego, mówiąc to. I też podkreślano, że on z każdym ciosem coraz bardziej nabierał do ciebie szacunku. Tak komentowali tą walkę też właśnie już na żywo komentatorzy. Czułeś to, że on się zaczyna z rundy na rundę troszeczkę uginać? No troszeczkę, tak bardziej dużo łapał, dużo unikał, ale też dużo czystych ciosów i silnych zadał, tak? Więc naprawdę to był dobry przeciwnik. Myślę, że zdałem kolejny egzamin i nie mogę się czekać na kolejną walkę. I o tym też powiemy, ale jeszcze wracając, był bardzo też mocny. Wydaje się, że po prostu było parę takich momentów, kiedy myśleliśmy, że już go położysz. Ale on stał i nie dawał się tobie w ogóle. Był mądry, tak? Umiał złapać, umiał wykorzystać te szanse, wiedział, był no, mądry pięściarz, tak? Duże miał doświadczenie, tak? Czym ciebie zaskoczył? Byłeś bardzo dobrze przygotowany do tej walki. A czym cię zaskoczył? No swoim serduchem i woli walki, tak? Że chyba naprawdę sobie postanowił, że pokażę mu, że mam serce i będę walczył do samego końca, co robił, tak? Więc... Bo to kolejna rzecz, o której też mówiono, że te 10 rund dla ciebie i dla niego to niespotykane, żeby tak długo, żebyście tak długo oboje byli w ringu. Dla niego to była chyba jedna z pierwszych walk, gdzie w ogóle był w 6 rundzie, gdzie musiał walczyć w 6 rundzie. Zazwyczaj wcześniej kończył swoje walki. Jak te 10 rund teraz oceniasz? Bo trzymałeś w miarę tempo do końca. Do końca. No myślę, że był dobry. Tak, na walkę myślałem, że wygrałem 8 rund, 2 przegrałem.
ale ogólnie, no ciekawa walka, tak? Myślę, że cieszę się, że każdemu się podobała i... No i się wygrałem, tak? To jest chyba najważniejsze. To jest najważniejsze. Powiedziałeś tak, dzień przed walką powiedziałeś mu, że nie ma serca i jego to zmotywowało, ale kiedy dostaliście mikrofon zaraz po zakończonej walce, on wydawał się być przekonany, że to on wygrał tą walkę. Czy nie czułeś tak, kiedy zapytał go konferansjer o wynik, to taki był nie, że zdziwiony, ale nie był taki 100% pewny swojej przegranej. Takie mieliśmy wrażenie. No właśnie, no każdy chyba myślę, że dał dobrą walkę z siebie, dał, więc myślę, że na tego tak myślał. Ale mój menadżer, Keith O'Connell, jest strasznie krytykuje ludzi i swoich pięściarzy szczególnie. Jak on wszedł na ring, powiedział mi, że jest 8-2, to już miałem taki... wiedziałem, że wygrałem, bo ogólnie jest strasznie taki... Nie, krytykuje bliskie lundy na przeciwnika. A to akurat by powiedział 8-2, więc mówię, okej, mam to. Powiedziałeś też, że sam już ją oglądałeś trzy razy? Trzy razy, no. Trzy razy i teraz chcę posłuchać o tych opiniach na temat komentarzy w telewizji Showtime, bo słyszałeś te komentarze. Zachwycali się od pierwszej rundy komentatorzy amerykańskiej telewizji twoim występem, podkreślając, jak właśnie przejmujesz kontrolę nad tą walką, ale też wspominali niewinnego babyface, mówiąc, że niewielu w branży brało cię na poważnie na początku i to były słowa jednego właśnie z komentatorów. Nie wiem, no, że bo to był akurat Polyman Ladzi, z nim się wychowała na siłowni w Gleason's Gym, że byłem, jakiś chłopak przychodził non stop na treningi, codziennie przychodziłem, siebie non stop dawałem 100%, no i zobaczymy, co z niego będzie, i tak to rośnie, non stop jest, zobaczymy, co z niego będzie i non stop walki wygrywam, walczę coraz lepiej i no, dążę do swojego celu, tak, to jest bycie pierwszym polskim mistrzem świata. I to jest tak niesamowicie motywujące, bo patrzymy na to twoją drogę i to pokazuje, żeby nigdy się nie poddać. Po prostu to jest najważniejsze też przesłanie, które pokazujesz cały czas. I chcę jeszcze zwrócić uwagę na tą uwagę, ile ty przyciągasz osób, bo sprzedałeś mnóstwo biletów w Barclays Center i mówi się, że w szczytowym momencie waszą walkę oglądało 500 000 osób w Showtime. Naprawdę, to jest wspaniałe uczucie, szczególnie kibice stąd, tak? Większość tych ludzi, którzy przychodzą do walki, to jest co ludzie, którzy tam prywatnie, z którymi się wychowałem tutaj na Griponcie czy na Ridgewood, więc naprawdę to jest strasznie miłe, że ci ludzie mnie wspierają i przychodzą do walki i mi kibicują, tak? A też nie możemy zapomnieć o ludziach w Polsce, tak? Bo mnóstwo ludzi wstało o tej 3 rano i mi tam też kibicowało, więc... Jestem też ciekawa twojej współpracy z trenerem, bo pokazano to w telewizji. Ci z państwa, którzy byli na walce, widzieli to od pierwszej rundy do ostatniej, ale w telewizji też były pokazywane momenty, jak twój trener na ciebie ma duży wpływ, bo kiedy miałeś taką rundę, troszeczkę gdzieś wydawało się, że byłeś poza ringiem, tak? Do ciebie powiedział, wracaj tutaj na ring. Jak tą współpracę oceniasz, jaki jest też jego wkład w to, bo jemu też na pewno niesamowicie zależy, żebyś ty szedł jak najdalej. Jakby nie było, chyba poza żoną, to jest osoba, z którą spędzamy najwięcej czasu, więc znamy się prawie jak strasznie dobrze i dobrze mnie czyta, tak? Widzi, kiedy mi mówisz, dobrze robisz, rób to, co robisz, a kiedy ty, Adam, weź się obudź, musisz to i to zmienić. No i dobrze się znamy, tak? Pracujemy ze sobą też kawał czasu, chyba już 5 lat, więc naprawdę mnóstwo godzin na treningach się potu się zlało, więc dobrze się znam. Ocenił twoją walkę na B+, to było zaraz po powiedziane z jego strony, ale to też wysoka ocena. No, zdałam, więc to się chyba bardziej liczy. Powiedz, Adam, co dalej? Ty powiedziałeś mi przed chwilą, że jeszcze ten tydzień nie chcesz o tym myśleć, ale już na pewno o tym myślisz, bo już myśleliśmy o tym, kiedy ostatni raz tutaj byłeś i rozmawialiśmy, że no, po tej walce to już może pojawić się szansa na tą najważniejszą walkę. Jak teraz do tego podchodzisz? Po tym, jak zweryfikował to ring. No, będę czekał na kolejne wyzwania, tak? Zobaczymy, co jak będą oferty od promotorów i na pewno wybiorę najlepsze opcje na mnie, tak? Już myślę, że moje nazwisko jest coraz o nim wyżej, głośniej. Chyba udowodniłem, że jest naprawdę, że się liczę do tej najlepszej dziesiątki. Już mi nikt tego nie może zabrać, tak? I to udowadniam z każdą walką. No i kolejne wyzwanie, tak? Naprawdę chcę jednak dojść do tego celu mistrzostwa, jak mówiłem po walce, że jednak myślę, że potrzebuję jeszcze jedną lub dwie walki, żeby niektóre rzeczy dograć. Ale no już jest to naprawdę bliżej niż dalej. I ja życzę ci tego, żeby to było jak najbliżej, ale w dobrym momencie, w takim, żebyś ty był gotowy. Adam Kownacki naszym gościem. Adam, więc czekamy jeszcze w tym roku? Zobaczymy. Grudzień, może styczeń.
chciałem jechać do Polski, trochę właśnie rodzinę odwiedzić, tam kibiców, więc zobaczymy, jak się to wszystko ułoży. A czy masz już jakiś taki rytuał po zwycięskich walkach? Oczywiście, przyjeżdżam na Greenpoint, jest Charlotte Pastries. Widzieliśmy to śniadanie. No, zrobili mi specjalne ciasteczka z moją twarzą, więc naprawdę ekstra. I one się już rozeszły pewnie? No, już. Akurat, no jak później po walce właśnie jadę odwiedzić całą rodzinę, czy tam i akurat każdemu zostawiłem. Pięknie. Wielkie gratulacje, Adam. Bardzo jesteśmy dumni z ciebie. Dzięki za te emocje, bo naprawdę to było coś wyjątkowego oglądać tą walkę na żywo. Drodzy Państwo, Adam Kownacki był naszym gościem. Do zobaczenia. Dziękuję. Pozdrawiam.